Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Kolejne wydanie piwnych okazji, a w nim oczywiście piwne oferty z polskich sklepów. Przepraszam za mój głos, ale niestety gardłowa niedyspozycja. Okej, zaczynamy od Małpki Express. W Małpce Express oferta do 13 października. Mamy piwo z Grodziska w cenie 2,99, mamy piwo bernardyńskie w cenie 3,39, czyli dwa piwa z browaru w Grodzisku Wielkopolskim, i mamy piwo na miodzie gryczanym w cenie 3,79, czyli jedno z lepszych piw miodowych w naszym kraju. To wszystko do 13 października możemy znaleźć w Małpce Express, która nie gości zbyt często w piwnych okazjach, ale tym razem zagościła, czyli mamy Jabłonowo i mamy Grodzisk Wielkopolski. Te dwa browary czekają w Małpce, natomiast nieco ciekawiej jest w Intermarché. W Intermarché oferta od 8 do 14 października. Do 14 października ona obowiązuje i tutaj mamy nieco więcej piw, w tym również mamy dubla w stosunku do oferty Małpki, ale to za moment zobaczymy, tylko dojedziemy do tej piwnej części, już za chwilę ona się powinna tutaj pokazać. Jeszcze sekundę. O, już jest Intermarché. W Intermarché mamy piwa z browaru Perła Browary Lubelskie, jasne, piwo jasne, perła niepasteryzowana w cenie 2,49, 4-pak perły eksport w cenie 9,99, piwo grodziskie, dwa rodzaje, czyli piwo z Grodziska i piwo bernardyńskie w cenie 2,99, piwa naturalne, czyli tutaj Czerwona Porzeczka i Kwiat Czarnego Bzu 2,99, i dwa piwa z browaru Olbracht, Jan Olbracht, Piotrek z Bagien, White IPA i American Amber Ale, oba w cenie 6,99. Są to piwa na bazie receptur piw domowych, które zwyciężyły, które zyskały nagrody, o tak, w konkursie Kuźnia Piwowarów, który był realizowany we współpracy z browarem Jan Olbracht i Piotrek z Bagien. Te dwa piwa w cenie 6,99, White IPA i American Amber Ale, są dostępne w Intermarché. Tam można ich szukać, czyli Olbracht, Grodzisk Wielkopolski i Perła. Tak to wygląda, jeśli chodzi o piwną ofertę Intermarché. Przechodzimy do Polomarketu. W Polomarkecie oferta od 7 do 13 października obowiązuje. Cóż my tutaj mamy? Piwo Miłosław z browaru Fortuna, różne rodzaje, wszystkie w cenie 2,59. Piwa marki Żywiec, czyli Żywiec American Pale Ale i Saison w cenie 3,89. Kolejne piwo z browaru Fortuna, tym razem Fortuna Czarna w cenie 2,99 za butelkę, plus kaucja za butelkę, kaucja również w przypadku piw poprzednio prezentowanych i w przypadku piw kolejnych marki Żywiec, białe, marcowe lub Bock w cenie 2,99, czteropak Łomży, Łomży Eksport w cenie 7,99, piwa Kasztelan Specjały, niefiltrowane, chmielowe i białe w cenie 2,29, i na sam koniec rosyjskie piwo Żatecki Gus w litrowej puszce w cenie 5,99. To są propozycje, które można znaleźć w Polomarkecie. A teraz przechodzimy do Tesco. Od 8 do 14 października piwa z browarów rzemieślniczych, a konkretnie dwóch polskich browarów rzemieślniczych, browar Kraftwerk i browar Raduga. Wszystkie piwa z browaru Kraftwerk w cenie 7,99. Jest to New Wave German Pils, Urweissbier, czyli German Alte Weissbier, jak go określono, Maxim. Maxim to Session IPA, oczywiście również 7,99, Uzi White IPA,
także 7,99. W cenie 7,99 kupimy również Underwater, czyli American Saison z browaru Raduga, a także odświeżoną wersję Nosferatu z Radugi, czyli Black IPA w cenie 8,99. To piwo jest nieco droższe, a jeśli ktoś lubi jasne lagery, to może sięgnąć po czteropak Namysłowa 4 razy po 568 ml w cenie 8,99. To taki lagerowy tutaj przerywnik, jeśli chodzi o ofertę Tesco, ale generalnie w Tesco najważniejszy jest browar Kraftwerk i browar Raduga. Piwa są już w Tesco dostępne, można ich tamże szukać. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, za kolejne wydanie Piwnych Okazji. Mam nadzieję, że mój nieco zmieniony głos nie stanowił dla Was problemu. Udanych zakupów Wam życzę, pozdrawiam Was serdecznie. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!